Spośród wakacyjnych propozycji Muzeum Ceramiki na czasowy pierwszy plan wysuwa się trwająca jeszcze do końca lipca wystawa Goci z nadbałtyku do Rzymu. Prezentowane są na niej archeologiczne wykopaliska z terenów Polski, które dotyczą tego skandynawskiego ludu, który niegdyś zamieszkiwał tereny południowych wybrzeży Bałtyku. Już w sierpniu pojawi się tu natomiast inna wystawa. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu wystawę, na której zaprezentowane zostaną najciekawsze prace z zakładów ceramicznych działających na terenie miasta i na terenie całego powiatu bolesławieckiego. Będzie to taka wystawa w stylu The Best Of, czyli zakłady ceramiczne przygotują dla nas te wzory, którymi chciałyby się pochwalić, które są szczególnie popularne, z których są szczególnie dumni lub które zostały nagrodzone w ostatnim czasie. Jak zwykle w okresie wakacji muzeum zaprasza dzieci i młodzież na prowadzone przez siebie warsztaty. Przygotowaliśmy dwa rodzaje działań. Jedne to są warsztaty archeologiczne. Drugie to jest nasz evergreen i są to zajęcia związane z dekoracją ceramiki. Na zajęcia zapraszamy serdecznie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci klas 1-3. Oczywiście, jeżeli starsze osoby będą chciały, czy starsza młodzież uczestniczyć w zajęciach, to oczywiście też zapraszamy. I jeśli chodzi o te warsztaty archeologiczne, to będziemy się dostosowywać do wieku osób, które będą chciały wziąć udział w warsztatach. Bolsawianie młodsi i starsi znają też wycieczki po mieście z przewodnikiem, w czasie których odkrywane są przez nich ciekawostki z historii miasta. Wycieczki będą organizowane nie tylko na terenie miasta, ale również chcemy zaprosić na rajd rowerowy, który będziemy organizować razem z MOSiR-em bolesławieckim. I jest to rajd szlakiem Leona Piątkowskiego. Szlak Leona Piątkowskiego jest dość długim szlakiem, w związku z tym podzieliliśmy go na dwa etapy i jeden z rajdów odbędzie się w lipcowy weekend, a drugi w weekend sierpniowy. Czwartkowe wycieczki po mieście będą się odbywać po pięciu szlakach, natomiast weekendowe zwiedzanie miasta będzie się odbywać we współpracy z miejscowymi historykami i miłośnikami historii. Będzie też m.in. nocne zwiedzanie miasta. Wszystkie działania, które będziemy organizować w ramach wakacji dla dzieci i młodzieży, są oczywiście nieodpłatne, również wstęp na wystawy czy udział w warsztatach. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wybranych działaniach. No i oczywiście trzeba będzie respektować aktualne wymogi bezpieczeństwa sanitarnego.